Widzowie, zobaczymy, czy zdążycie zostawić łapeczkę w górę, zanim ja klasnę 3 razy. Uwaga, wszyscy razem, wielki wyścig. Za 3, 2, 1 i raz, dwa, trzy. Dobra, udało mi się. Proste klaśnięcia, ciekawe, czy zdążyliście mnie wyprzedzić. Ale w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie rodzinę Sirenheada przeciwko rodzinę Lightheada, przeciwko rodzinę Carton Cat i uwaga, uwaga, rodzina Slendermana. Bardzo dawno chyba nie nagrywałem w ogóle o tej postaci, nic nie słyszałem o niej, zapomniałem tak naprawdę o Slendermanie, a co dopiero o samej rodzinie, więc na pewno będzie się działo. Oglądajcie film do końca, wbijajcie do mojego sklepu, pierwszy link w opisie, tam możecie dostać piękne kubeczki, no niestety dzisiaj go ze sobą nie mam, ale jak wbijecie w link w opisie, to tam możecie zobaczyć, jak wygląda. Naprawdę warto, jest to limitowana edycja, bo do 3 losowych zamówień ja jadę wręczyć zamówienie osobiście, także macie okazję spotkać się ze mną, zrobić zdjęcie i pogadać. Oprócz tego dorzucam do tych 3 losowych zamówień czapeczkę ze śmigłem, taką kolorową, no i jest, myślę, że naprawdę warto, już więcej czegoś takiego raczej później nie będę robił. Zasubskrybujcie kanał, wbijamy teraz już 100 tysięcy, tu jest czerwony przycisk od subskrypcji, musi być szary, będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem, a ja będę nagrywał odcinki z subskrybentami mojego kanału, więc naprawdę warto subskrybować. Już teraz muszę nagrać jakiś odcinek z okazji 50 tysięcy subów na tym kanale, za co bardzo wam dziękuję. Na ekranie jeszcze wyświetlam na szybko ostatnią obserwującą osobę z mojego Instagrama, chcecie się pojawić, tu wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mnie, macie do tego też link w opisie, macie wszystko tak naprawdę. No i w opisie też jest właśnie link do filmów, na które dzisiaj reagujemy, albo to będzie jeden film, albo kilka, zobaczymy. Warto wbić po obejrzeniu tego filmu mojego, bo my tylko się dobrze bawimy oglądając, a ktoś to stworzył, należy docenić czyjąś pracę, wbić tam, zostawić łapeczkę w górę motywującą taką, ja sam wiem, jak to działa. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście no to, co będziemy oglądali, wiadomo, widzowie, że to jest bardziej takie, no, fotomontaż, no, wiecie, o co chodzi. Dobra, idzie Carton Cat, który... Aha, on sprawił, że zlewitował Sirenheada i prawie go zjadł, widzowie. Ale koniec końców to oba jakby taką grawitację dostali, się odbili. O, jakiś lepszy Lightheada idzie i ten Sirenhead taki dziwny. Ale Lightheada pewnie... Wiedziałem, że ten Lightheada sobie z nim poradzi. On wyglądał serio bardzo, ale to bardzo mocno. Jeszcze katarek mam, widzowie, przepraszam bardzo. Carton Cat i Sirenhead. Co? Byłem przekonany, że ten Carton Cat sobie poradzi z tym Sirenheadem. Bo raz, że był taki lepiej zbudowany, a ten Sirenhead taki chudszy i taki starszy bardziej wyglądał. Jest Slenderman, zobaczcie! Slenderman z Carton Catem. Carton Cat te swoje łapy takie wyciąga, ale... Jo, Slenderman sobie poradził na łatwiutko. Jaki Slenderman latający teraz i Carton Cat! Ej, Slenderman na razie 2-0 już przegrywa z Carton Catem. To nieźle. Teraz ten... Oj, ten Sirenhead to pewnie... Chociaż... No dobra. Takie jak taka... Co? Slenderman wszystko przegrywa! Dosłownie wszystko, widzowie. O, ten Sirenhead jako... Nie, to jest Lightheada, który będzie skakał i co, pewnie skoczy na głowę temu... Ta, widziałem. O! Ale chyba się... Nie, dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, kto zwyciężył ten pojedynek. To było naprawdę jakieś dziwne. Tu mamy już Carton Cata. Takiego mocniejszego i mocniejszego Lightheada. Uwaga, uwaga, zatrzymuję. Wy teraz macie czas w komentarzu, żeby napisać, kto waszym zdaniem wygra. Czy Carton Cat, czy Lightheada. A ja będę przypinał serduszka. Spamujcie, już za kilka sekund się robimy. Uwaga, daję wam 5 sekund na napisanie komentarza. 5, 4, 3, 2, 1. Piszcie teraz tam na dole. I ja za 3, 2, 1. Startuję filmik. Jednak Lightheada. A myślałem, że będzie to jednak Carton Cat, wam powiem. No ale okazał się Lightheada. No dobra. Oczywiście te tło jest jakby na każdym odcinku, jak reagujemy. O, Slenderman! Odbijają się! 3-1 chyba. No bo wiadomo, że to jest tak dobrze powklejane, widzowie, nie? To prawdziwe to nie jest. Ale jeżeli uznamy, że to jest prawdziwe, to wtedy dobrze się chociaż bawimy. idzie Lightheada z prawej. Tak... Nie, no ten Slenderman to raczej wątpię, żebym z tym Lightheadem wygrał. Wątpię, co? Ale sobie go wciągnął. A tam z tyłu jeszcze wystaje za ciałem tego Slendermana. Czyli wtedy jakby Slenderman już ma 3-3, bo ja wtedy co myślałem, że jakby zniknął ten... O, Carton Cat, czyli 4-3 w plecy już ma Slenderman. Czyli wtedy też wygrał, bo ja myślałem, że jak on tak zniknął, czy tam wleciał do góry, to znaczy, że... A on po prostu tak znika. Ej, ten Slenderman, który tak jakby się szarzy, psuje jakby od takiego, wiecie, jak telewizor się psuje i to taki ekran jest szary, to znaczy, że wtedy on jest taki mocniejszy. O, teraz w innym miejscu. Krówka na środku, to nieźle. A z prawej idzie Sirenhead, a tu mamy jakiegoś innego chyba. Nie wiem, czy to jest Sirenhead, czy kto to jest. Ja nie wierzę. Tego się nie spodziewałem, wam powiem. Co jest? Jaką on mocę ma? Kto to jest za head? Widzowie, czy to jest z lewej strony Sirenhead? Napiszcie w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko. Ba, szczerze mówiąc, teraz to się zastanawiam, kto to.
Ojejku, przepraszam, no mój katar, masakra. Oho, pojawił się lepszy karton kat. Zbliża się. Co jest? On jest chyba jakiś Indian Head albo coś. Czy ktokolwiek będzie w stanie go pokonać? Może ta krowa, o. No i kto nadchodzi? Jo, Cartoon Cat leciał cały czas. O, Slenderman teraz. No to ten Slenderman go pokonał. Ty, myślałem, że on coś wyrzucił i jakąś kulkę na niego, a to po prostu ptak chyba tam leciał. To nieźle ten Slenderman się przesuwa. Zobaczcie, widzowie. Jak to jest... O ja! Jaki wybuch był! Co to było, ziomek? Jeszcze teraz nim jarzy normalnie znika, pojawia się i znika, jakie on ma moce. Ej, teraz jesteśmy przy jakimś kościele, zobaczcie na to. Znaczy, chyba kościele, tak mi się wydaje. I z lewej strony spina się do góry na sam szczyt Slenderman, a z prawej Siren Head. Ale będzie pojedynek na samej górze. No, i co teraz? Co? Siren Head? No ej, no bu, nie ma tego, nie było pokazane pojedynku. Tylko Siren Head na końcu spin... To nieźle, i ten teraz spiernicza. Ja nie wierzę, ale pokazał tego pojedynku. To niezły fotomontaż, to nieźle zmontowany, gościu. O Boże. Idzie z... Aha. Aha, wybuch po prostu sobie od niego. To tak na easy. Ja pierdziu. Okej, okay, widzi teraz Slendermana na drodze, który tak jakby znowu się jarzy i znika. O, teraz fajne miejsce, taki las dziwny, ale jakiś straszna mgła jest chyba. Siren Head czy Slenderman? Slenderman! O nie, czekaj. Odbił się od tego ognia Siren Head, ale idzie z powrotem. Zobaczcie. Nadal się odbija. Uwaga, przecież. Jo, jak blisko niego przyleciał. Teraz jesteśmy na jakimś boisku. Boisku i jest Siren Head i Kibel Head, Toilet Head. Zobaczcie, nawet jest więcej postaci niż jest napisane w tytule. To nieźle. O, ale se poradził z nim na easy. No dobra. Kto teraz? O, teraz jest ten. Alarm Head. Alarm, no. Okej. Okay. I kto przyjdzie do niego się zmierzyć? Kto tu? Jak przebieg na dole, jakiś taki, nie wiem, robak. Ja nie wierzę. Cię skulił, panie. No to było w ogóle. O, Cartoon Cat, bro. Cartoon Cat i Slenderman z prawej. O, Slenderman se poradził na easy. Panie koleżko. Co to było? Co to było? W ogóle dzisiaj jest 12, widzę, jak ten czas zasuwa. Ja nie wierzę. A to kto to? Jakiś Indian Head czy coś takiego? Nie wiem. Lighthead przyszedł na... Co, oni się minęli, nic się nie stało, a Lighthead se przyszedł po prostu tutaj poskakać, czy co jest grane? I znowu ten Indian Head, czy jak on ma... No nie wiem, nie wiem, czy... Ale on chyba na dywanie ogólnie lata, tak mi się wydaje, widzowie, nie? Serio. Tak mi się wydaje, że on lata na dywanie. Od 7.20... 7... 8... Dobra, do 7.17 oglądamy, później ten gościu się pokaże, to po co to... Po co oglądać, nie? Po co oglądać. Slenderman idący, dobra. Ja chcę jeszcze... O, znowu go goni! O, odbił się od Slendermana! No, to nie tym razem, nie takie rzeczy ze Slendermanem. I znowu ten Indian Head chyba. Indian Head ze Slendermanem, zobaczmy... Ale on ma... Boże, jak on wygląda, takie same kości. Co? Zaczął lewitować ten Slenderman. Ale pewnie gdyby był ten jarzący się Slenderman, to pewnie by wygrał, tak mi się wydaje. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam was, żebyście zobaczyli sobie poprzedni filmik. Subskrybujcie kanał, bo subskrybentami kanału nagrywam. Będę nagrywał odcinki na kanał. Z okazji 50 tysięcy muszę nagrać. Wbijajcie na Instagrama, niedawno tam dodałem nowe zdjęcie. Z pewną influencerką dużą. Możecie sobie zobaczyć w sumie, kto teraz wbije, link macie w opisie. Napiszcie mi w komentarzu, kto z was bił, albo napiszcie mi na profilu, że wbiliście z tego filmu. Właśnie ja przypnę wam serduszko. No i cóż, to będzie na tyle. Zaglądajcie do opisu. Dzięki śliczne, widzimy się już jutro. Na razie!